knajpie jest Michał, od którego dowiemy się, czy dał napiwek, czy nie, ponieważ jesteśmy ze Stowarzyszenia Obrony Praw Kelnerów. Ja nazywam się Piotr Kędzierski i będziemy badać warszawiaków, czy zostawiają tipy, czy nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Kędzierski. Przyniosłem panu marynarkę. A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję wam, Kędzierski. Wino. Wino, co w wodę się zamieniło. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest nasz formularz, na którym będziemy sprawdzać. Bardzo dobrze. I zbierać podpisy. A mój plecaczek dowiadywać jest? Się, kiedy, jak i ile dał. Zapytajmy się kelnerki, czy Michał da. Dasz? Już dałem. Już dał. Już dał, więc postójmy pod knajpami i dowiedzmy się, co i jak. To legitymacja Michała Migały, Stowarzyszenie Obrony Praw Kelnerów. Michał, przypnij idę. Idziemy. Ale spodnie idziemy. Przecież. O, spodnie moje. Trudno. Bardzo dobrze, Michał, ja wyglądasz. Ja mam spodnie w plecaku. Bardzo dobrze, Michał, wyglądasz. A jak piękny golas, to tylko Michał Migała, który w swoim maleńkim plecaczku ma całą garderobę, ma 15 par i 15 lat. Spodni, 15 garniturów. I co za piękne ciało. Jeżeli chcielibyście... Oje. Ludzie, których brzuch wygląda jak kobieta w ciąży zaawansowanej. O Jezu, zniszczy go teraz, zabiję go. Będziecie teraz świadkiem linczu po prostu. Mocnej walki. Właśnie rozgrywa się mocna walka. Michał, Piotrek chce wsadzić palce w oczy Michała. Będzie tłuk, będzie tłuk. Będzie pił. O! To wypikaliśmy. Jak zwykle chłopcy na planie zdjęciowym zawsze panuje taka przyjazna, miła atmosfera. To też o to chodzi trochę. Pocałujcie się, chłopaki. A pocałujcie się, na zgodę, rękę chamy. No daj mu rękę. To jest godność Michała. Twoja godność, twoja godność, że poddajesz się. Taki z ciebie... Dobra. Z ulicy Chmielnej. Z ulicy Chmielnej. For fun TV Rebel. Bardzo ważnym miejscem jest na ulicy Chmielnej to okno. Pokaż je. Ja tu usiądę, bo mi się tu podoba. Nie siadaj koło mnie, śmierdzielu w ogóle. Kto się tam urodził w tym oknie? Jacek Kaczyński. Dziękuję, dziękuję. To ja. Czy dają, czy nie dają? Dają, czy nie dają? Na piwku. Słabo dają. Dajcie więcej, bo słabiutko. Ale jest jakaś... Kto daje, a kto nie daje? Zagraniczni dają, czy Polacy nie dają? Zagraniczni dają więcej. Tak. Zdecydowanie. A kobiety czy mężczyźni? Kelnerom dają kobiety, a kelnerkom dają mężczyźni. Czy jednak wszystko o płeć się rozchodzi? Chyba też. I zdecydowanie więcej mają dawać. Zdecydowanie więcej. I my o to walczymy. Jesteśmy... Halo, przepraszam, bo tutaj... Snack barze stop. Czy wy dajecie? Widać, nie dają. Nie dają i wstydzą się pokazać. Wstydzą się pokazać. Proszę, proszę, proszę nam powiedzieć przede wszystkim, czy pan daje? Czy pan daje napiwki w restauracjach? I ile? Daje. A ile? 10%. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To ile tutaj zapiekaneczka? Co to jest restauracja? Jesteśmy ze Stowarzyszenia Obrony Praw Kelnerów i Gastronomii i apelujemy, żeby ludzie za dobrą usługę dawali troszkę więcej. Czyli dał? Dał. I podpisz tu, proszę. Byliśmy przed chwilą w knajpie z pączkami. Nie tylko. I z drożdżówkami. I chciałem powiedzieć, że to tylko przerywnik w tym naszym całym śledztwie i całej działalności naszego stowarzyszenia. Jesteśmy pod restauracją znaną, warszawską. Tak? Chciałbym coś dodać, że po prostu moim zdaniem trochę się rozsypuje ta koncepcja tego, że mieliśmy robić coś o kelnerach. I w ogóle chyba nam się... I to nie wyszło. Nie chce nam się. Tyle rzeczy się wydarzyło po drodze, po prostu... W tej sytuacji te pączki... Przez te 200 metrów. Ta kłótnia po prostu chłopaków, trzeba coś pokazać, bo inaczej to nie ma szans. Ale tu panie się chętnie wypowiedzą. To z paniami już kończymy. Dają napiwki, czy nie dają? Nie dają. Za mało, czy za w ogóle? Nie, dają, ale za mało. A ile powinni dawać? Więcej, zdecydowanie. To ile procent?
No 10, ale my mamy doliczone. A ja myślę, że 100. O, witamy, witamy. Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Obrony praw kelnerów, Litwo, ojczyzno moja. Dzień dobry, ja się pytam tak. Czy wydajecie napiwki? O, słuchaj, dajemy masakryczne napiwki. My? Jak najlepsze. Słuchaj, czekamy, na, czekamy też na dobre napiwki dla nas. Płacimy za nic i wtedy dodajemy kolesiowi ekstra kasę w ogóle, bo mamy wszystko kurde w rabat. Czyli co, najlepiej dostać za darmo, a potem się daje duże napiwki? Nie za darmo, ale powiem ci szczerze, że kurde ludzie naprawdę, wiesz, śmigają w ogóle, naprawdę ciężko pracują, wiesz, należy im się. A może powinniśmy w ogóle zrobić ten kartę bez cen i wtedy dajesz ile uznajesz? To ma sensu, wiesz, nie, to jest Polska. To nie jest to. Aha, czyli nie. To nie jest to. To jest Polska, wiesz. Tutaj w ogóle, wiesz, jak zapłacisz za piwo dechę, to każdy ma pretensje, no sorry.